Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym chyba w materiale moim jako solo w grze Battlefield 3. No i co? Koniec pierdolenia, pora rozpętać Mordor. Dokładnie tak. Pobufujemy sobie tutaj Soldiera i wchodzimy do akcji. Zależy mi tu na... No proszę, jak elegancko. Zależy mi tu na pewnych pukawkach, także muszę na razie połączyć się z aktualnymi. No pięknie. Dobra. Bardzo lubię tą mapkę. Jest tu niezły Mordor. No i jestem ostatnio medykiem. Strasznie dużo radości daje mi ratowanie innych. Jak tylko nadarzy się jakaś okazja, to postaram się to ogarnąć. Wybornie. Dajcie mi ratować kogoś, a dupa. Nie zdążyłem. Chyba pomyliłem, dobra. Fuck, no kurwa, otwieraj to. No i co on zrobił? Już powinien mnie dawno... Widzę, że chłopcy pozwolili sobie problem rozwiązać inaczej. Granata! Gdzie jesteś, gnoju? Pokaż. Przez ten dym nic nie widać. Fenomenalny symulator. Wszystkie efekty, dymy, refleksy, światła, lasery. Wszystkie tego typu czynniki. Dobrze. Tu nie ma co pierdolić, nie będę nic gadał, w ogóle nie ma sensu. Po prostu będę sobie grał i tyle. Postraktujcie to jako, powiedzmy, możliwość. Możliwość zobaczenia, powiedzmy, gry z mojej perspektywy. No tak, żebym sobie gałki nie wstawił w to i dlatego. Także potraktujcie to, tak jak mówię, uzupełnienie materiału wzrokiem w ramach Rock'n'Roll'o. Ale widzę, że Sfraps jak zwykle daje tutaj dupy na całej linii. A no nic, będę musiał coś tutaj poobniżać. A dupa, miałem cię uratować! Czyżby tu siedział jakiś brzydki Mordor? Jeszcze boom, headshot, szmato. Wybornie. Brilliant! To ja, szmato. Okej. Czy tu mamy coś ciekawego? Tak mi się wydaje. Niech tylko się odsunie. Ha, 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 ha! O to chodziło. No nie ma rady, w paintballu też tak bywa, że niby odsuwamy się wrogowi sprzed twarzy amfas, ale za to wystawiamy się dupą. A tu co się dzieje? Co to za brzydkie rzeczy bez mojej wiedzy? Zajebiście mi się gra. Zajebiście się gra właśnie przez ten syndrom upgrade, o którym możecie właśnie posłać w materiale podlinkowanym wyżej, a bardzo nieładnie brzydki climb. wchodzimy do akcji. Przecież tutaj to jest taki, no można to spokojnie nazwać trochę pseudo-RPG-iem. Strzelankowym RPG-iem. Wszystko przez ten syndrom upgrade, przez tą możliwość ulepszania, zdobywania, odblokowywania. W grze nie będącej założenia, no krwistym RPG-iem. I to jest po prostu przepyszne. Wydawało mi się. No i tak pewnie widzicie więcej.
Dlatego jeśli się ma na co czekać, to jest to tylko... To tylko wpływa to na żywotność danego programu. A ci tam dalej mroczą, kurde. Masz go przed sobą, zejdź mi z linii! No, padł, dobra, elegancko. No i spokojnie. No i co, chciałbym go tam uratować, a on tak szybko padł, no. Strasznie mi się podoba moja nowa profesja. Ale może asysta, asysta, będzie asysta dla Matyska? Nie ma. Tutaj ktoś ewidentnie brzydko strzela. A no tak, walą z budynku z końca. Z samiutkiego. Pytanie, czy się uda szmatę dojechać. Nie, nie, nie. Za bardzo są skampowani. Dobra. Ta 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 ta. Nikt mnie nie widział. Nikt mnie nie widział. Znów nikt mnie nie widzi. Oj, tu szmato, wyskakuj. Teraz cię dojadę. Już czujesz ten kisiel w gaciach. Aż ty gnoju. Ha, głupio ci, co? A, teraz mi głupio. Fuck yeah. Więcej Mordoru. Nie czuję satysfakcji odpowiedniej. Idziemy ratować przyjaciół. Boże, ile się tu trupów porobiło, brzydko. O, tak! Brzydki Mury oczywiście wykitował. Nie lubię, gdy nie zdążam. Ci tam tego bronią, kurde, dobre. Tu jest pan kamperek. Opsik. Oczyścimy sobie to miejsce najpierw. Nikogo tu nie ma, no nie gadajcie mi nawet. Może u góry? Nie? Dobrze, oni mogli bronić tamtej flanki. Kurde, ale ekipa się tutaj zrobiła. Macie szmaty za swoje. Banda cwaniaków, no. He! Dobra, wyczyściłem tą wieżę. Co teraz? Nie ma, nie trafiłem na zbyt oblegany serwer, ale nieważne. Mniejszy chaos wpływa na... Bardzo nieładnie. Szczególnie jak mi w kuśki teraz pojedzie gnojek. Ajajajajaj, no tak. Z rozpylacza w twarz to nie jest wymarzone bukake ołowiane. Pięknie, piękna akcja. Gdy padałem przodowując, ten mnie osłaniał z tyłu. No i to lubię. Aj, no i tak się nacieszyłem. Kurwa, po chuju zwycięstwa. Spuszczę na ciebie atoma. Także, żeby nie było, że preferuję tylko multi w kodzie, ubóstwiam też multi w batku. Naprawdę odnalazłem się, powiedzmy, przez ten dodatek, który zakupiłem Back to Kerkent na nowo w tej grze. Nowe bronie, nowe misje do odblokowania. Jest tego więcej. Dobrze, kochani, dajcie znać w komentarzach, czy życzycie sobie, powiedzmy, gameplay z Multika w wykonaniu waszego Roya. Jeśli tak, to spoko. Oczywiście mam świadomość tego, że być może ten materiał cechują ogromne wady techniczne, bo pierwszy raz, jak zwróciliście uwagę, jest kamerka w rogu.
Jeśli jej nie ma, no to widzicie, że jest jeszcze gorzej niż myślałem. Póki co mam ostatnio straszną chętkę, żeby sobie pograć w Batka i standardowo mam ochotę zabrać was z wami na swoją chorą kolejną gamingową podróż. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Cheeky ching, boom, headshot! Fuck yeah!